Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta. Krzysiu. I jesteście na kanale Enjoyment Family, witam was w nowym vlogu. Krzyś zaczął, w końcu się udało od rogówki. Tak, od nóżek dla rogówki. Trochę się spociłem, bo tutaj jest bardzo ciepło, a nie chcemy na razie jeszcze wietrzyć za bardzo. Powietrzymy później, jak młody pójdzie na górę. I nóżki wyszły tak. Zobacz, pokaż z przodu. No mega, zobaczcie, tutaj mamy tak, że może robot normalnie wjechać w ten prześwit, a tam jest jeszcze niepodłożona rogówka i nie ma w ogóle miejsca. I wydaje mi się, że będzie się lepiej z niej wstawać, lepiej na nią siadać i w ogóle wygodniej z niej korzystać. No to zaraz sobie przetestujesz. A, no tak. Tylko jeszcze odkurzę tutaj. Okej. Okay. Ja wam obiecałam poprzednim razem, że pokażę wam ubranka, które warto kupić, które dobrze się trzymają, fajnie piorą, super sprawdzają, a które lepiej omijać. I zaraz pójdziemy na górę, bo ja idę tam sprzątać, Krzyś sobie tutaj dokończy i wam pokażę co i jak. A tymczasem mąż zaczyna odkurzać, a Martusia będzie testować. Jeszcze w międzyczasie pytaliście, jak się sprawdza ten materiał, jeżeli chodzi o psy, czy widać włosy i tak dalej. Rogówka na pewno jest obkłaczona od Ality czy dalenia, natomiast włosów na niej totalnie nie widać. Trzeba ją tylko odkurzać raz w tygodniu, bo po prostu widać te włosy na ubraniach, ale na samym materiale nie ma nic. I dalej podtrzymujemy, że jest niesamowicie wygodna i przyjemna w siedzeniu i użytkowaniu. Także to był zakup życia. I żałujemy, że dopiero teraz. O, jak jest bardzo wysoko. Bardzo jest wysoko. Bardzo jest wysoko, zobaczcie. Sięga mi do kolana. Jeszcze jak podstawiłeś ją tutaj, to nie wyglądała ona aż tak wysoką. Zapomniałam, że te poduchy są takie grube pod tyłek. Tak, bardzo są grube. My też przebieramy młodego tutaj na niej, bo jest nam wygodnie tutaj na dole. Tak, żeby nie nosić go na górze. To kręgosłup padał. Dobra, czas na wielki test. Wielki test drogówki. No, spróbuj. Część pierwsza. Sorry za bałagan wszędzie, ale jesteśmy przed sprzątaniem. Fajnie. I o wiele łatwiej się wstaje. Łatwiej się wstaje, ale nie jest za wysoka? Nie, nie jest za wysoka. Nóżki mi sięgają, bo aha, na poprzedniej mi wyndały, nie sięgały mi. A tutaj się tak nie opadało chyba mocno. Tak, a tutaj mogę normalnie trzymać nogi na podłodze. No, jest git. Nóżki masz na podłodze. Ona jest niesamowicie wygodna. To jest, to jest zakup życia. Ja żałuję, żebyśmy po prostu od razu na mnie trafili. To jest tak jak z partnerem. Aby trafić na idealnego faceta, to trzeba przejść kilka niewypałów, nie? Jak nie kilka rogówek. Jak kilka rogówek. Zostaliśmy porównani do rogówki, która jest niewygodna. Nie no, spoko, powiem ci, że te nóżki też mi się podobają. Wyglądają jakby były z niej. No i pasują tutaj do mebli. Można robić drugą część. No i z tyłu też wygląda to ładnie. Git. Tutaj pasuje do stołu, do tych ścinanych, do tego ścinanego stołu pasują te ścinane nóżki. Jeszcze tylko trzeba podłożyć te w końcu. Te w stole w końcu zrobić. No, to mam, żeby to zrobić, to zrobię. Prowizorka jest, trzyma najdłużej. Tak. I tak to niestety wygląda. Dobrze, ja jestem zadowolony. Zwłaszcza, że teraz się ją fajnie przesuwa. No łatwiej będzie chyba bez nikogo. No co ja ci poradzę? Jestem lekka jak purko. Jak purko? Jak purko. Tak, moje purko wyleciało ze mnie, to teraz praktycznie nic nie waży. Nic. Nic. To ja znalazłam sobie przyjaciela. To jest miś do przytulania, do lenia. Jakoś śpiące do leniuska. Normalnie wczoraj mieliśmy taki ciężki dzień, że zdrapałam na chamca hybrydę. Dzisiaj będę musiała robić najgorszy dotychczas. Byliśmy na szczepieniu, znaczy na szczepieniu, na pobieraniu krwi i taka moja rada, żeby się nie przeżywały tego, co myśmy przeżyli po prostu, to jeżeli pójdziecie na pobranie krwi, to zapytajcie się, czy krew będzie pobierana z paluszka. Czy mają taki sprzęt, aby pobrać ją w inny sposób. Jeżeli z paluszka, to wybierzcie inne miejsce. Bo nasze pobieranie malutkiej ilości krwi, bo w sumie tego nie było aż tak, jeżeli by pobierali to dorosłej osobie, to byłoby tego bardzo mało. W przypadku dziecka trwało to chyba z pół godziny takie ściskanie paluszka bez przerwy, więc to tak ode mnie. Alitos też jest, a my przechodzimy do ubrań. Sobie tylko wyjmę te, które chciałam wam pokazać. Ten. Tu, żebym miała kilka, żeby mi nikt nie zarzucił, że wiecie,
Na jednym pokazuję, jeżeli coś jest nie tak. Ok, ja sobie je tutaj rozłożę i już do Was wracam. Dobra, rozłożyłam sobie co nieco tych rzeczy. I mamy tutaj marki takie jak H&M, czyli takie wiecie, najpopularniejsze z tymi rzeczami dla dzieci. Najbardziej dostępne i też cenowo przyjazne. Tutaj mamy Sinseya, tutaj mamy Lindex. To Wam chciałam pokazać, chociaż te ubranka są bardzo drogie i dość trudno dostępne. Mamy tutaj Tesco, które już się nas niestety kończy w Polsce i wielka szkoda. No jakościowo wygląda to bardzo fajnie, zaraz Wam pokażę. Mamy tutaj Zarę, ponownie H&M, tylko w innej wersji. I zacznijmy może od tego, co jest super. Zawsze od tego dobrego zaczynajmy. Super jest Zara. I jeżeli chodzi o te bodziaki, takie zakładane w ten sposób, ja wiem, że część z Was może powiedzieć, że przy większych dzieciach, gdzie one się ruszają, może to być problematyczne, że jest tyle zapięć i wygodniej będzie przez główkę. Natomiast jeżeli chodzi o pierwszy miesiąc, gdzie boimy się tej główki przekładać, co w sumie nie jest aż takie trudne, gdy zacznie się to robić, to tak z mojej perspektywy też byliśmy przerażeni tym zakładaniem ubranek przez główkę, natomiast nie ma z tym problemu żadnego. I młody nawet w ogóle nie płacze u nas, wiecie, nie denerwuje się, że mu się coś zakłada przez głowę, to już ja się prędzej denerwuję niż on. Piorą się bardzo fajnie, można je prać w wysokiej temperaturze, spierają się bez problemu. Ja sobie zamówię jeszcze do 3 miesięcy kolejny rozmiar, bo tutaj mam 0,1 i Mikołaj już ledwo wchodzi. Zamówię sobie z krótkim rękawem i wody na ramionczkach, pod zimowe rzeczy móc go ubrać trochę cieplej. Także te bodziaki bardzo, bardzo serdecznie polecam. To są 3 paki po 50 zł, więc nie jest to jakoś jakaś wygórowana cena. Ja kupiłam te bodziaki w ogóle używane, więc były już prane, było widać, że są prane. Ja je piorę non-stop i właściwie to zużycie no, nie zmienia się. Gdzieś tam są zmechacone, no bo wiadomo, natomiast jest bardzo, bardzo dobrze, więc wiem i z czystym sumieniem mogę Wam polecić, szczególnie młodym mamom, pierwszy raz mamom, bardzo, bardzo wygodnie. I przejdę tutaj automatycznie do bodziaków z H&M, które też są zapinane kopertowo i ja powiem Wam, że najwięcej poleceń miałam tych bodziaków, tylko mówiłyście, że one wypadają trochę większe, no może odrobinkę wypadają większe, natomiast dziecko mi się w tym nie topi. Ja tutaj mam rozmiar 56, więc one długo też od tego jednego miesiąca super się sprawdzają, od 0 do 1 miesiąca, bo potem już mogą być trochę za ciasne, ale chodzi mi o jakość i pranie. Zobaczcie, jakie one są ultra zmechacone, widzicie to? To jest absurd. Ja nie sądziłam, że one aż tak się zmechacą. Ja je po prostu praktycznie oddam za darmo potem, bo może komuś się przydadzą jeszcze, bo generalnie gdybyśmy wzięli maszynkę, to może i by to zdjąć, ale no nie chce mi się, bo nie ma na to czasu po prostu. I najlepsze jest to, że od razu Wam mówię, czy to chłopczyk, czy dziewczynka, czy po prostu chcecie, nie bierzcie po prostu ciemnych tych bodziaków z H&M-u. Dlaczego? Bo wyglądają jak Neo z Matrixa. Krzyś mi powiedział, że on wygląda jak ci wszyscy w tym, w Matrixie, co tam łazili po tym świecie swoim. I tak właśnie Mikołaj wygląda. I to też się tutaj zmechaciło. Ten kolor jest taki bardzo bury, nieładnie wygląda na dziecku, nieprzyjemnie po prostu. Ale mam tutaj 3 kolory. Te fatalnie, a jeżeli chodzi o te jasne, to już jest o wiele lepiej, jakieś paski i też nie widać tego zmechacenia tak bardzo. Wygodnie się je zakłada, no są przyjemne, mimo wszystko są przyjemne, natomiast nie są aż tak przyjemne jak ta Zara, mam wrażenie. Kolejny niewypał to Sinsei. Sinsei i bodziaki na małe dziecko. One się w ogóle nie rozciągają i ja Wam to pokażę tutaj, bo to jest dość istotne przy zakładaniu na dzieciątko. Zacznijmy może od H&M-u. Zobaczcie, jakie to jest elastyczne. Więc jak ta jakość, jeżeli chodzi o pranie, taka sobie. Tak, zobaczcie, jakie to jest elastyczne. Zara, odwrócę tutaj. Zobaczcie, jakie to jest elastyczne. Sinsei. To jest po prostu twarde. Zobaczcie, jakie to są twarde materiały. I jak mówiłyście, bardzo wiele osób mi napisało, że jak na starsze dziecko Sinsei się fajnie sprawdza, tak na noworodka totalnie nie. Niesamowicie ciężko jest przeciągnąć w ogóle rączkę tutaj przez ten otwór i ja te ubrania po prostu mam jak nowe. Nie wiem w ogóle o co chodzi, czemu to jest takie trudne. Wyprałam je po prostu raz, próbowałam założyć i zdjęłam, bo miałam wrażenie, że młody się męczy. Są twarde. Może komuś to będzie pasować, może komuś będzie wygodniej, natomiast nie u nas. Kolejny to jest Lindex
I to są ubranka, które są bardzo drogie. Ja też je wyhaczyłam jakby w rzeczach używanych, ale on był nowy z metką, do tego jeszcze są spodnie. Co jest super w tym, to zobaczcie, mamy tutaj napy, które rosną razem z dzieckiem, więc to body posłuży o wiele, wiele dłużej. Kolory są niesamowicie intensywne, są takie, wiecie, przyjemne w dotyku. Ten bodziak po prostu, no to jak rośnie z dzieckiem, to jest świetna sprawa. Bardzo ładnie wygląda, no mega przyjemny, także tutaj jest super. Wracamy do Handemu i to jest w ogóle dla mnie dziwna sprawa. Ponieważ jak tamte bodziaki, które wam pokazywałam, są takie sobie, tak jeżeli chodzi o dresiki, które oni mają, są tak fajnej jakości, wiecie, te komplety takie, że naprawdę, ja tutaj mam 56, tutaj mam używany większy. Jedyne co, to tutaj się, zobaczcie, wypadło tak, muszę to zszyć jakoś, chyba przy praniu po prostu puścił szef, bo to jest tak na milimetry chwycone, widzicie, no po prostu, żeby przypadkiem za dużo tego nie było. To jest super. Mikołaj w tym wygląda przeuroczo. Przewiewne, milutkie dla ciała. Materiał jest taki bardzo, bardzo fajny w dotyku. Tutaj mamy drugie i sytuacja rysuje się tak samo. To też jest prane, bo to też było kupowane z drugiej ręki. Sprawdza się świetnie i na pewno Mikołajowi kupię w H&M-ie takie dresiki osobno, bo sprawdzają się rewelacyjnie. Rewelacyjne są też czapeczki oraz takie śpiochy, które oni tam mają na zamek. To wam pokażę przy innym filmie, bo mam po prostu w praniu, są w pralce, więc nie jestem w stanie. I tutaj ostatnia rzecz, jaką chcę wam pokazać, to pajac i to jest Tesco. Ale jeszcze wam chcę powiedzieć, że fajne pajace mają na przykład w Auchanie. Tam kupiłam kilka sztuk i również jestem bardzo, bardzo zadowolona, więc zajrzyjcie sobie tam. One się też fajnie piorą i są przyjemne w dotyku, nie mechacą się. Tutaj jest bardzo fajnie. C&A też ma spoko te pajacyki na rzepy bądź na zamek. Czy polecam na zamek, czy polecam na rzepy? Zamek jest szybszy, więc jeżeli na przykład bierzecie do szpitala, to fajnie jest mieć ten zamek. O, mam bodziak z H&M. Znaczy pajaca z H&M. O, już wam pokażę. Nie dałam go do prania, specjalnie go zostawiłam. Tutaj. To jest taka bawełna trochę inna. Zobaczcie, i tutaj też jest H&M. To się nie mechaci. To zostało akurat od cioci i świetnie się sprawdza. I on jest na zamek. To jest mega szybkie rozwiązanie. Bo wiecie, tylko sobie zapniecie i jest dzieciaczek gotowy, już przebrany. Szybko możecie przełożyć. Jedyne co, to tutaj mamy zapięcie na jedną nogę, drugą trzeba włożyć. A w przypadku takich bodziaków na napy mamy rozpięte dwie nóżki. Więc musicie sobie sprawdzić. No mi to nie nastręcza jakoś większych problemów. Czasami tylko Mikołaj przeprostuje nogi, nie chce ich zgiąć. Ale jest spoko. Czy polecam te, czy te? Powiem wam, że i te dobrze się sprawdzają. Na początku myślałam, że bez sensu kupiłam te pajace na napy. Natomiast, że szkoda, że nie kupiłam tych na zamek. Te na zamek są zdecydowanie trudniej dostępne. Jeżeli chodzi o prasowanie, w żaden sposób mi się ten zamek nie stopił i tak dalej. My już powoli odchodzimy od takiego prasowania. Prasuję tylko pieluchy i takie, wiecie, rzeczy bezpośrednio do ciała. Powiedziałyście mi, że suszarka ma funkcję prasowania i to nam w 100% wystarcza. Musicie sobie sprawdzić. I te, i te. I te, i te są wygodne. Naprawdę, tak się mówi, że ojej, będę miała trudności z tym czy z tamtym. A gówno, prawda, ze wszystkim sobie poradzicie, naprawdę. Bo ja tak myślałam, że Jezus, jak ja przełożę przez taką maleńką główkę bluzkę w ogóle na ten. Z Krzysiem byliśmy przerażeni i ostatecznie okazało się, że strach ma wielkie oczy i w żaden sposób to nie jest trudne, bo te główki są tak szerokie, wiecie, te koldy, że tak powiem, dla dziecka, że nie ma z tym problemu. I jeszcze tutaj mamy Tesco, jeżeli chodzi o spodenki. Zobaczcie, to są w ogóle też spodenki, kupiłam w Tesco na... teraz w przecenach, bo w Żywcu jest jeszcze Tesco, ale mało co tam zostało, bo byliśmy ostatnio, jeszcze raz tam pojadę. One mają takiego misia w środku, idealne teraz na jesień, cieplutkie, przyjemne. Mam takie same brązowe, one były już prane kilka razy, nic się z tym nie dzieje. Tutaj mamy takie leggingsiki, też się świetnie sprawdzają, także bardzo mi szkoda tego Tesco, że nie ma tych ubranek, bo w Bielsku było na Warszawskiej takie duże, duże Tesco i gdyby było w dalszym ciągu, to na pewno tam bym zrobiła całą wyprawkę, bo te ubranka są urocze, dwa wygodne, trzy dobrze się piorą i jakoś niespecjalnie machacą. Jeżeli chodzi o wyprzedaż ubranek Mikołaja, tych, które są za małe, a już mamy za małe, to tak będzie taka wyprzedaż na Vinted. Tam wam, tutaj daję wam nazwę użytkownika bądź tam link. Ja przypominam co jakiś czas na Instagramie, tam sobie mnie zaobserwujcie i będziecie widziały na bieżąco, więc takie rzeczy, które, z których Mikołaj wyrasta albo przestają być nam potrzebne, to po prostu tam będę wystawiała i tam was bardzo serdecznie zapraszam. A tymczasem ja sobie tutaj poskładam i zabieram się za sprzątanko, bo najwyższa pora. I jeszcze zamówię sobie te bodziaki z Zary, ale to troszkę później.
Okej, ja idę zrobić pranie. Pokażę wam, jak wygląda rogówka, bo już Krzyś skończył. Zobaczcie na to. Taram! Jest gotowe. I sprzedam wam jeszcze patent na rzeczy dla malucha po prostu. Zobaczcie, żeby był porządek i nie było tutaj wszystkiego porozwalanego, to pampersy, maty i wszystkie takie rzeczy znajdują się po prostu w koszykach. I zamiast mieć tutaj taki grajdolnik, żeby nie powiedzieć pierdolnik, to wszystko się mieści w koszyku. Najlepiej byłyby dwa identyczne, ale akurat takie miałam, więc te się sprawdzają super. Generalnie jestem zwolenniczką, żeby wszędzie były koszyki, bo wtedy każda rzecz ma swoje miejsce i robi się porządek, taki wiecie, dość ultra szybki, że po prostu możemy wziąć ciach, 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 powrzucać wszystko tam, gdzie jest jego danej rzeczy miejsce i już mamy idealny porządek, idealny ład. Ja dzisiaj po prostu mam sprzątanie całego domu. Ładuję laktator, ponieważ jutro powiem wam co i jak z tym laktatorem, bo już pytacie, bardzo, bardzo wiele osób pyta o ten laktator. Wypowiem się, bo już mogę. Właściwie teraz mi się naładuje i będę go przykładała. Tego wam nie pokażę, ale kupiłam specjalne tyce, żeby wam pokazać, jak działa laktator, bo sama byłam ciekawa i dopiero wiecie, przekonałam się na sobie samej, więc mam nadzieję, że to zadziała tak jak naturalnie piersiami. Trzymajcie za to kciuki, no i jutro widzimy się w nowym filmie. Tam będzie wszystko pokazane odnośnie laktatora, więc serdecznie was zapraszam i tam was odsyłam. Do zobaczyska. Pa! Sweet!